Cześć kochani, ja jestem Dorota, witajcie na moim kanale Dorota's Flix. Dzisiaj nagrywam troszeczkę inny materiał niż zwykle. Właściwie będzie to początek serii, która będzie się nazywała? Pamiętacie? Druga strona YouTubera. Albo druga twarz. Druga twarz. Druga strona. Może lepiej nie druga strona. Ale druga twarz brzmi. Okej. Druga strona. No to będzie kolejna seria. Okej. Okay. Dzisiaj jest ze mną, inauguruje całą serię, fantastyczny gość w moim studiu, czyli Rojo. Dobrze. Zapamiętałeś? Nie. Chciałam powiedzieć Royston czy Rojo? Nie. A ja wyszło, że nie pamiętam, w jakim programie biorę udział. Także jest jeden. Także dobra. Jeden. Mamy to. Okay. Moi drodzy, tak, za co bardzo dziękuję, za te początkowe miłe słowa i to, że zostałem zaproszony właśnie, żeby wystartować nowy cykl, który w mojej opinii jest cholernie interesujący i fantastycznie się zapowiada. Bo super. Ja mam nosa do talentu. Trzeba sobie pomóc, jak najbardziej. Dzięki za te miłe słowa również. Dzisiaj będziemy odkrywać twoją drugą twarz. Dla twoich fanów pewnie nie będzie to takie wielkie zaskoczenie. Może to nie być dla nich specjalnym zaskoczeniem. Wybraliśmy po w sumie krótkiej rozmowie, już wiedzieliśmy co będziemy robić. Tak. Wybraliśmy postać Adama Jensena z gry Deus Ex. Dokładnie. To oczywiście było jak najbardziej dzieło kompletnego przypadku, tak? Bo jak pojawiły się pierwsze wzmianki o pierwszej odsłonie właśnie Deus Exa, no to wiele osób widziało powiedzmy w tym gościu mnie. Więc dzisiaj faktycznie poszliśmy w podobieństwo, zdecydowanie jest. Natomiast postaramy się po prostu to zrobić właśnie tak jak mówisz, jak należy, wiesz, każdą bliznę postaramy się odwzorować i zrobić po prostu z takim fajnym... Szczep, okularki, jest tam kilka oczywiście takich elementów, no także... Wiesz, może to będzie wskazówka dla kogoś, kto się zastanawia nad cosplayem, może będzie... Dokładnie prostu... tak. Zapraszam serdecznie do subskrybowania koleżanki, bo myślę, że rodzi nam się bardzo ciekawy kanał. Super. To co robimy, subskrybujemy, lajkujemy, wpadamy do Roja, jeśli ktoś jakimś cudem nam jeszcze nie był na przykład, albo był dawno, i zabieramy się do roboty. Dokładnie tak. Tak, prosiłem się o to. Co, jesteśmy fajni. Tak, i po godzinie mówią, jak to się lubią. Dla tych z was, którym chce się oglądać część tutorialową i słuchać mojej gadaniny, opowiem pokrótce, jak wyglądały kolejne etapy tej charakteryzacji. Charakterystyczny dla Jensena wszczep to tak naprawdę wstawka z żelatyny. Przykleiłam ją na klej Prozaid. I w tym momencie widzicie, że krawędzie niweluje po prostu za pomocą ciepłej wody nabranej na patyczek. Brew w miejscu blizny zakrywam po prostu klejem, zwykłym klejem w sztyfcie, zawsze nim zakrywam brwi. Po wyschnięciu muszę to miejsce oczywiście pomalować korektorem, a kolejny etap to ujednolicenie koloru skóry. Choć miejsce wgłębienia na czole jest już naturalnie trójwymiarowe, bo jest to prostetyk, to za pomocą światła i cienia muszę jeszcze troszeczkę wydobyć te głębie. W tym momencie muszę twarz wykonturować. Konturuję tak, żeby wydobyć ostre męskie rysy, a także podkreślić taki gniewny wyraz twarzy. W tym celu też podkreślę i obniżę optycznie, szczególnie u nasady, brwi. Też właśnie po to, żeby wydawały się ostrzejsze i bardziej takie, wiecie, zdenerwowane. Kolejny etap to zarost. Adam Jensen ma zarost dość charakterystyczny i ten u Roya jest do niego w gruncie rzeczy dosyć podobny. I cały myk polega więc na tym, żeby go jeszcze, wiecie, dopieścić tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, z jaką postacią mamy tutaj do czynienia. Maluję coś w rodzaju piegów, żeby nadać twarzy trochę faktury, żeby nie była taka gładka. Rozczapieżonym pędzelkiem poprawiam jeszcze linię włosów, troszeczkę ją obniżając.
a następnie podkreślam jeszcze blizny na prawym policzku, bardzo charakterystyczne właśnie dla Jensena. No i ostatni etap, czyli okularki, które tutaj przyklejam bardzo szybko, ale wykonanie ich było dosyć pracochłonne. A zrobiłam je z rozmontowanych klasycznych okularów i plastiku polimorficznego, o którym postaram się zrobić kiedyś osobny filmik. No i tak właśnie, kochani, pomogłam Royowi przeistoczyć się w jedną z jego ulubionych postaci. Wielkie dzięki, Royo, byłeś bardzo cierpliwym modelem. Koniecznie wbijajcie do niego na kanał, link w opisie, dajcie mu łapki w górę. Ja też się oczywiście za takie nie obrażę, a na razie do zobaczenia i buźka. Nie, powinniśmy teraz zrobić coś takiego, że zrobić zdjęcie before teraz, nie? A potem after, taki plakat przyklejony, taką taśmę klejącą do ryja, nie? I gotowe. Gotowe, subskrybujcie. Nie? To też możesz zostawić. Tu nie ma sensu niczego wycinać, zauważyłem. Nie, no wiesz co, na pewno wykorzystamy. Funny moments muszą być, to zdecydowanie. Mhm.